Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, ciepło wiosennie, co prawda ponoć jeszcze kilka dni, bo mają przyjść znowu przymrozki i ochłodzenie, ale czas na przebudowę ogrodu. Troszkę do tego zmusiła mnie sytuacja, ponieważ w ogrodzie pojawiła się balia ogrodowa. Muszę jakoś zabudować estetycznie ten fragment ogrodu przy bali. No i pomysł jest taki, żeby posadzić tutaj juki, ale ponieważ nie chcę w tej grządce grzebać, warunkiem jest posadzenie roślin całorocznych, które doskonale znoszą zimę. Więc jak widzicie, padło na juki karolińskie, które wykopuję z innych fragmentów działki. Wykopałem już. Tutaj mamy dwie trawy. Będzie jeszcze trzecie. Jeszcze fragment trawy muszę tutaj zdjąć. Wstawić obrzeże. Przekopać trzecią trawę. No i oczywiście wyściółkować, wysypać żwirkiem. Będzie ok. No mam nadzieję, że to będzie się fajnie prezentowało. Jak widzicie, tutaj robię część roślin, wykopałem z tej grządki, z tej rabaty. Wykopę jeszcze tę jukę, dlatego że opuncje się dość mocno rozrosły i już mi wchodzą w jukę. Ona też się mocno rozrasta, jest ekspansywna, więc ją usunę stąd na stałe. I kaktusy trochę rozsadzę. Tą cylindropuncję posadzę tam bardziej z tyłu, żeby tej dać szansę na to, żeby się rozrastała. I to jest koniec przebudowy tej grządki. Tu akurat będzie prosta praca. Natomiast poważniejsza przebudowa dotyczyć będzie jeszcze... A no właśnie, tutaj jak pamiętacie, w ubiegłym roku kręciłem o tym gdzieś filmik, nie będzie tej wklęsłości, tak? Zmiana koncepcji, ta grządka będzie, ta rabata będzie troszkę wydłużona, myślę, że tutaj około metra do przodu i tam zniknie to wklęśnięcie. No powiększam po prostu ilość miejsca pod rośliny. Ogród jest mały, więc no nie jest z gumy, nie rozciągnie się. Natomiast solidniejsza przebudowa dotyczyć będzie tej rabaty. Z tej rabaty zniknie środkowa. Zniknie tutaj w ogóle ta środkowa rabata. Tu gdzie są żurawki już, jak widzicie, część jest wykopana, część zostanie jeszcze wykopana. Zniknie to obrzeże, które ogranicza lawendy i cały ten środek, bez żadnego wydzielania rabat, będzie wysypany tym gresem jasnym, który widzimy w lawendach. A tutaj na środku, na tej dużej połaci, która się pojawi, pojawi się Waszyngtonia, któraś z Waszyngtonii, jeszcze się waham, czy to będzie filifera, czy robusta. Mam nadzieję, że uda mi się kupić jakąś tam większą, żeby dość ładnie się tu prezentowała przed domem. No i wokół jeszcze zastanawiam się, jakie rośliny dojdą. Pewnie dojdzie cykas, którego mam 2 lata i tak nie bardzo wiem, co z nim zrobić, więc pewnie go posadzę na stałe w grunt. No i pewnie jakaś juka, może agawy. Także ta rabata przed domem zmieni się diametralnie. Oczywiście ten pasek naokoło z liliowcami i z kilkoma jeszcze roślinami egzotycznymi zostanie. Tam nic już nie będę zmieniał, to jest za dużo nasadzeń. Nie będę tego przebudowywał, przynajmniej w tym roku. Także jak widzicie, zmiany jest sporo. Może nie są jakieś takie ogromne, ale no pracy z tym jest sporo. Więc na razie robimy przerwę. Jak skończę, pokażę, co z tego wyszło. No moi drodzy, tak wygląda rabatka po skończeniu. 3 trawki, 3 juki. I między nie, pewnie latem jeszcze pójdą jakieś agawy w donicach, ale one nie będą wkopane w ziemię, będą po prostu rozsunięty będzie gres i między gres będą włożone donice z agawami, żeby się tutaj wygrzewały. Ciemne tło będzie ładnie ściągało promienie słoneczne, więc i agawom pewnie będzie dobrze. Te agawy, co prawda, o których tutaj myślę, mam docelowo do gruntu, natomiast no one są jeszcze maluszkami, więc jakby na razie nie będę ich katował zimą, poczekam, aż trochę podrosną i dopiero wtedy zacznę je powolutku uodparniać ten mróz. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Tutaj już też zrobiona z tego szpica, jak pamiętacie, zaokrąglona rabata. I ten moai, którego tam w tle widzimy, przyjdzie tutaj. Tutaj naprzód, ta lampka będzie go oświetlać. I dopiero za nim zacznę robić nasadzenia. Na dziś plan był przebudowa rabat na działce, ciąg dalszy, no ale niestety już pogoda się popsuła, było bardzo ciepło, teraz padł zimny deszcz, no więc trochę poprzesadzałem to wszystko, co tu widzicie, plus jeszcze 20 bulwek, które gdzieś mam na tatce. To jest moja pierwsza rozsada leukokazji giganteico monstrein.
Nie rozsadzamy jej przez kilka lat. A to nie wszystko, to jeszcze dwie takie duże stoją w ogrodzie zimowym już wstawione. Nie rozsadzamy jej przez kilka lat, a teraz taki to efekt. Pięknie przezimowała. No, jest to jedna z najlepszych leukokazji do zimowania. Właściwie najlepsza, nie ma sobie równych. Kalidora może z alokazji jeszcze jest porównywalna. Także zimuje rewelacyjnie, rośnie ogromna latem, łatwa w uprawie. Warto, żeby wszystkie inne bardziej skomplikowane takie były. Podzieliłem również papirusa. Papirus cibula zmienna. Tu dwie takie małe sadzonki. I tu trzy takie duże już się moczą w wodzie. Na razie nie rozsadzam jeszcze papirusa egipskiego. Zobaczę zresztą, co z nim. Przezimował ładnie, ale karpa nie jest wcale taka wielka. No, deszcz przerwał mi pracę nad tą rabatą. Planowałem przesadzić te żurawki w inne miejsce. Przygotować już podłoże pod palmy. No, ale niestety nie udało się, także to pokażę Wam w jakimś tam kolejnym filmie. A na dziś wygląda to tak. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.